Mangot Sosik. Dzisiaj recenzuję dla was melasę, tak zliczoną do stosunkowo niskiej półki, ale mimo wszystko posiadające kilka dobrych smaków i dzisiaj będzie jeden z nich. Będzie to El Nahla z serii Scheherazade o smaku Earl Grey. Niestety nie mam kartonika, pudełko jest, wygląda takie żółte. W sumie nic tam takiego nie przedstawia, jakąś taką arabski wizerunek jakiejś kobiety i napis Scheherazade. Mam tylko folijkę i drugą, w której była melasa. Jest pocięta tak średnio grubo, podobnie mniej więcej jak Starbucks, jeśli chodzi o wielkość tego kroju. Troszkę patyczków, w miarę nawilżona melasą, nie jest jakoś super mokra, ale też nie są to wióry. Nie pływa w każdym razie, ale tak w miarę jest nawilżona. Melasa jestem od kolegi Łukasza D, którego serdecznie pozdrawiam. I nic dalej. Może pan coś zapachło? Szpiety się nie pachnie, ale zapach jest, jest typowy, naturalny i intensywny. Zapach herbaty Earl Grey, tak? Nie można tego pomylić na pewno. Jest nutą cytryny, czyli jest taki jakby cytrynowy Earl Grey, tam jakiś, któraś firma ma coś takiego w ofercie herbat. Więc pachnie identycznie, nie będę sobie przypomnieć mniej więcej, co to była za firma, ale naprawdę zapach jest bardzo intensywny i bardzo naturalny, zero chemii. Co jak na taką niską półkę, to jest wiadomo coś dziwnego, tak? Można powiedzieć, nie naturalnego nawet. Pal na fajce KQ7, von Fancy House. Klasyczny głęboki cybuch, dwie warstwy folii, bez pierścienia i dwa kokosole i w tym momencie ten komin. Na początku założyłem pierścień, ale w ogóle się nie chciał rozpalić, więc się na pierścień i założyłem po prostu komin i troszkę się rozbuchała bardziej, można powiedzieć. Mimo wszystko dymi średnio słabo. Ten dym jest bardzo ulotny i nie jest go dużo. Teraz najważniejsze, czyli smak. Smak jest bardzo dobrze wyczuwalny, nie jest przytłaczający, aczkolwiek jest intensywny. Jest to typowa herbata Earl Grey w smaku, jakimś zapachu. Jest troszkę mniej cytryny, ale jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemna herbata Earl Grey. Więc tak, jeszcze jedną wadą jest to, że dość mocno bazuje, także trzeba sobie robić przerwy, bo można tak przemijać samoodporny i mnie bazuje, ale na pewno jest to jeden z smaków. Każda marka praktycznie ma smaki bardzo dobre, kilka średnich i słabych, i ilość tej proporcji tych smaków zależą głównie od półki, jak socjalne mamy ilości te dobre smaki i kilka średnich, może tam dwa czy słabe. Nahla mam większości słabe smaki i kilka dobrych. Nie paliłem dużo, paliłem tam nie wiem, może kilka smaków. Tej serii Mix Flames jest też dobry. No i właśnie Nahla Scheherazade Earl Grey. W sumie jest to jeden z lepszych smaków Nahli według mnie i według kilku osób. Także na pewno warto sobie zakupić, gdyż te ceny w Polsce chyba 24,50 kosztuje 50, więc jest niedoważona zwykle, ale na pewno warto kupić, bo warto zapalić, warto spróbować. Co przychodzi do ceny, zapas zakładam na pewno 10, bo mi się bardzo podoba, za smak też dam 10. Nie 10, dam 9, bo jest troszkę, nie jest aż tak intensywny, jaki bym oczekiwał. Ale jest bardzo przyjemny, jest bardzo naturalny, jest chemiczny, więc spokojnie mu 9 i za dym niestety dam 6. Nie średnia, ale cena ogólna będzie 8,5.
Wydaje mi się, że ta masa na tą ocenę zasługuje, gdyś byłaby troszkę bardziej wilgotna, lepiej dymiła i miała dużo intensywniejszy zapach, czy dużo intensywniejszy smak. To myślę, że bez problemu mogło dostać dziesiątkę z takim smakiem, bo smakuje naprawdę bardzo dobrze i na pewno bardzo warto spalić i spróbować. Więc nie będę dłużej przedłużał, bez sensu to powiedziałem, ale co tam. Zapraszam do lajkowania fanpage'u, filmiku, subskrybowania, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybował kanału i tyle chyba. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.